Hejka wszystkim z tej strony Anita z kanału Starstable Capellos. I w dzisiejszym odcinku porobimy sobie aktualizację z wczoraj, bo wczoraj nie udało mi się jej nagrać, ale mniejsza. To jest aktualizacja tutaj na akrach Sedni Polany, czyli jak mamy farmę Steve'a, to na tym tutaj padoczku, czworoboku. U Ann. Dokładnie, już wam mówię. To jest zadanie... Poczekajcie... Nie wiem jakie... A! To jest zadanie główne, ogień w sercu. Rysuję tutaj te i... To jest zadanie główne. Nowy sięgiem. A w treści tej aktualizacji, którą wam szybko przeczytam, zaraz, poczekajcie sekundkę. Okej. Witaj. Ann została poproszona o pomoc w wydrenowaniu pewnego młodego rumaka ze stajni Jorvik. Pomóż swojej koleżance. Trening z Ann. Po ucieczce z Pandori, Ann szuka sobie różnych zajęć, więc gdy poproszono ją o trenowanie młodego konia, nie wahała się ani przez chwilę. Tym rumakiem jest Cayenne, która nie jest zwykłym wierzchowcem. Jednak jest bardzo płochliwa, ze względu na bezpieczeństwo Ann nie powinna sama zajmować się takim niespokojnym zwierzęciem. Bardzo przydałaby się jej twoja pomoc. Spotkajcie się na dużym wybiegu przy farmie Steve'a, gdzie zaznajomisz się z Cayenne i pomożesz jej stać się najlepszym koniem wierzchowym. A dodatkowo spędzisz trochę czasu z Ann i lepiej się poznacie. Dla niektórych graczy to zadanie może odrobinę zaburzać chronologię wydarzeń. Jeśli udało ci się ukończyć wszystkie zadania główne, pewnie wiesz, że Ann powinna być w innym miejscu. To nowe zadanie miało zostać wykonane, zanim trafisz do biblioteki Fortu Maria. PS. Kolejna porcja naszych zadań fabularnych pojawi się w maju. By wziąć udział w tym zadaniu, musisz być graczem Star Rider i poznać Beatrix przy Forcie Maria, co pozwoli ci zacząć zdobywać jej zaufanie. Tak, my mamy już... Akurat, jak widzieliście, akurat to zadanie mam zrobione. Znaczy, akurat na tym zadaniu jestem, czyli z poznaniem Beatrix i jeszcze nie zaczęłam robić tego, ale akurat jestem. To jest bardzo fajne, że akurat możemy zrobić to zadanko. Więc okej, przechodzimy do robienia. Och, Anita, to za miła niespodzianka. To jeden z takich... Niekiedy dziwnie się czuję na dworze. Tyle czasu otaczał mnie róż, że te wszystkie kolory są wręcz przytłaczające. Jednak dzięki temu, że nie mogę dosiadać Concord, nauczyłam się sporo o dosiadaniu i trenowaniu różnych koni. Kiedy Mark ze stajni poprosił mnie o pomoc z młodą klaczą, od razu się zgodziłam. Oto Cayenne. Jest młoda, niesiadczona i puchliwa. Jest naprawdę kochana, ale potrafi ją wystraszyć nawet liście opadające z drzew. Potrzebuję trochę więcej doświadczenia, więc prowadzę z nią trening w nowym otoczeniu. Concord w niczym nie pomaga. Ma zły wpływ na temperament Cayenne. Wina leży po stronie Tinkana. Dużo bawi się w akokus Concord, więc ostatnio jest rozbrykana. Hej, masz trochę wolnego czasu? Próbuję przywierać Cayenne do różnych ludzi i konia. Dlatego fajnie by było, było chwilę pobyć razem i móc wspólnie poćwiczyć. Okej, zapowiada się bardzo fajnie. Mamy Cayenne, którą sobie od razu zrobimy focie. Dobra. Czekajcie, zaraz po focie się znowu pochylam czytać. Okej, chętnie wskoczę nawet na nie swoje siodło i na nie swojego konia. Właściwie zaczynałam przygotowania na dzisiejszą przyjażdżkę, kiedy się zorientowałam, że zostawiłam w stajni zestaw do czesania. Wczoraj próbowałam zostawić Cayenne samą, ale prawie od razu wyskoczyła z wybiegu. Możesz przynieść mi mój zestaw, kiedy będę dotrzymywała jej towarzystwa? Powinien być gdzieś w stodole Steve'a w czerwonym wiadrze. Okej, to jedziemy. Sobie tutaj przeskoczymy, ładnie. I to jest, dobra, galopik. On bardziej cwał, który nawet skok nie wyszedł. Dobra. Chyba to będzie za stodołą gdzieś. No, może jednak nie.
Aha, to jest dokładnie tutaj w stodole. Dobra, wracamy. Jestem tak ujeżdżeniowo ubrana, oprócz tego kapelusika, który bardzo mi się podoba, jak widzicie. Trenujemy Butterfly, czyli Marmarka, Marmari, który już ma 14 poziom. Uhu. Dobra, jedziemy robić dalej. Poczekajcie, włączę sobie, bo przy tym dam sobie te znaczki, żeby widzieć wszystko mniej więcej. A teraz wezmę sobie zadania nieukończone i ukończone. Dobra. Tak mam parę zrobić. Zobaczcie moją mapkę. To jest tylko tutaj jedno. Tylko jedno. Takie przykre, tylko jedno. Tylko znaczniki będą. Okej, okay, dajesz an. O to mi chodziło, dziękuję. Przyzwyczajenie Kain do różnych ludzi to część treningu. Pomożesz mi z tym? Oczywiście, że pomożemy. Tutaj. Szczotka. Będziemy czyścić Kain. Czy trzeba wziąć swoją szczotkę? Czy tu jest jakieś specjalne, które ja nie widzę? A, bo tu jest. Nieogarnięte. Nic. Zwykła szczotka, taką jak my używamy. Zaczesywanie więzi. Okej. Dobry konik Cayenne. Chcesz pomóc mi wyczyścić kopyta Cayenne? Zajmij się jednym z przednich, a resztę zostaw mi. Wyczyść pedikir kopyt. Dobra. Zawsze, jak jest wolne miejsce, na przykład tutaj zawsze mam wolne, to się pojawia. Jest o niebo lepiej niż w zeszłym tygodniu, kiedy zaczęłam z nią pracować. Twoja obecność w jakiś sposób ją uspokaja. Ja tutaj miałam wolne. A jak sobie na przykład dam tu kopytko i tutaj rzeczy, to powinna się pojawić tutaj. Aha. No dobra, myślałam, że jeszcze będziemy ją czyścić, ale nie. Wygląda na to, że obecność uspokaja Kain bardziej niż Concord. Wybierzmy się na przejażdżkę. 100 PD dla konia. Robimy. Kajen rzadko bywa dosiadany i związuje masę mięśni z innymi końmi. Pojedź przede mną, wtedy łatwiej będzie mi dostosować chód i zachęcić ją do poruszania się w kierunku, który wybiorę. Istnieje ryzyko, że poprowadzę Kajen w tył twojego konia. Taka forma hamulca awaryjnego. Nie jedź zbyt szybko, a wszystko będzie w porządku. Nie zwracaj uwagi na Concord, zanim ci się nie przerywa swojej zabawy. Dobra. Może taką na miniaturkę. I Concord. Wariuje. Widocznie kusik to jest chyba najlepszy z chodów na tą chwilę. Ona idzie z tempem. Chyba nie, ona idzie takim. Pokaż. Dajesz, dajesz. Barbary. Dajesz Butterfly. Damy radę. Dobra, pocwałujemy sobie. Znaczy, Boże, przystąpię, już mówię, cwałuję. Czekaj. Naprawdę, An, dajesz. Dobra, jedziesz, jedziesz. Czyli najlepszy jest kusik, moi drodzy. Po prostu kusikiem możecie sobie jechać i wszystko jest ok. Naprawdę? An. Dajesz. Dajesz. No dobra, chodź. Weź ten zad już najlepiej. No dobra, jadę trochę szybciej. Kusik za wolny, znaczy kusik za szybki, stem za wolny. No to jak mam jechać? Dobra. O! W końcu. Idę. Z powrotem.
Dobra, bo taka jedna wydaje mi się, że naprawdę lubi twojego konia. W porządku, pora na szybsze tempo, czekamy na ciebie. Na szybsze tempo. No na pewno. Jeżeli to ma być szybsze tempo, to nie wiem. I teraz nagle ona przyspieszyła. To ja też przyspieszę. Gdy ona jedzie tak jakby kusem, to wy zawsze jedziecie z pałem. A gdy ona jedzie z tempem, to zawsze jedziecie kusem. A nie, teraz zaczęła z powrotem jechać jako kus. No. I ja zawsze, jak zawsze, za szybko. Dobra. Mogę jechać trochę szybciej, a przecież już zaraz dosłownie znowu będziesz mówiła, że jadę za wolno. Dobra, możemy jeszcze trochę szybciej, bo za wolno jedziemy. Boże, to już zaczyna wkurzać. Dobra, jedziemy kusem. Cwałem. Co? Ten co? I jeszcze raz. No nie bierze. Szybsze tempo, no nie bierze. Najpierw kusik. Ty ona zaczyna przyspieszać. Ty jak teraz, to cwał. To ona zaczyna zwalniać, to znowu kusi, ale to chyba nie teraz. A nie, chyba teraz. Już mniej więcej się znam na niej. I cwał. Dobra. Czekajcie. Okej, skończyłam wyzwę, jak zawsze, bo wszystko przeszkadza. Dalej. O nie, przepraszam was, jeszcze raz. Kończenie treningu, kiedy wszystko idzie dobrze, może wydawać się dziwne, ale nie może można przetwarzać niedoświadczonego konia. Zatrzymajmy się i jedźmy klasyczną ludzką przekąskę. Może pojechać na pastwisko, opuścić konia, prowadź. Dobra, jedziemy. I tutaj Anna jakoś tak szybko może jechać. A wcześniej nie mogła. Dobra. Nagle ruszę bez tego, wiadomo. Idziemy, zaczekaj chwilę, puszczę konia. Zawsze biorę coś ze sobą do jedzenia i picia, kiedy wybrałam się na pieliszkę, co woliszka, kałaczka, coś gazowe. Daj może coś z tego razem z kajeniką, kołacz, puszczę na mnie, kiedy to czeka będzie tam. Dobra. Butterfly będzie z nimi. A my idziemy do Ann. No dawaj. Dobra. Tutaj trzeba się uciąć. Miło znowu jeździć konno, ale brakuje mi mojego siodła do jeżdżenia. Mam za długie nogi, żeby wygodnie mi się siedziało w siodle Cayenne. Ale to było super. Wiem, że od mojego powrotu jestem dość nieobecna, ale myślę, że jakiś czas wszystko wróci do normy. Mam na ciebie pytanie, jak uważasz, jaki cel w moim wyryku? Musisz najlepiej uratować mi sobie nad tymi siłami, nawiązać jak najwięcej przyjaźni. Nie dziwi się, znasz chyba każdego po tej stronie wyspy. Wszyscy duszy uważają cię za spoiwo, które łączy naszą grupę. Zarówno na naszego trzecia po Pandorii. Trudniej było mi się przyzwyczaić do tego, że ludzie się na mnie gapią zawet wód modelki i robią z niej to jedno, ale kiedy ludzie patrzą się na ciebie jak na dziwadło, to zupełnie inne doświadczenie. Myślę, to mój przyjaciel Derek pomógł mi się z tym pogodzić. Nigdy nie się nie uśmiechałam na zdjęciach, ale od jakiegoś czasu w trakcie sesji na twarzy pojawił
Wyjawia mi się wielki, kupawy uśmiech. Kiedy patrzę na fotografię, widzę siebie, z którą się czuję dobrze. Mimo wszystko całe to doświadczenie mnie zmieniło. Doskonale wiem, że nie byłam zbyt ciepłą osobą, ale przynależność do jej stóp duszy i posiadanie szczytnego celu ocalenia jej wieku nauczył mnie pokory. Elizabeth kiedyś mi powiedziała, że słońce może ogrzać, ale może też poparzyć. Muszę zdecydować, jakim słońcem chcę być. Dzisiaj wydarzenie pomogły mi w dokonaniu wyboru, Anita. Nie chcę już parzyć, dawać ciepło. Dobra? Dzięki za wspólny czas. Dzisiaj był dobry dzień. Jestem bardzo zadowolona z postępów Kajen, poczynionych w dużej mierze dzięki Tobie. Może uda mi się podtrzymać, spotkamy się jutro? Możemy wybrać się razem na przejażdżkę, o ile przyjedziesz na spokojnie, będziemy w koniu. Będziesz w 11 do noga, będę na Ciebie czekać. I jutro, Kajen i Konga przyjeżdżają do wypoczynku. Ok. Skończyliśmy ta zadanka bardzo szybciutko. A poza tym dajcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Pamiętajcie też o zadaniu dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego filmu. I popatki!